To dobry dzień dla Opola, bo zaczęliśmy od otwarcia wodnego świata, tak zwanego w tutejszym zoo, gdzie pomogły środki z Interregu. Bardzo się cieszę, że dzięki temu część funduszy mogła zostać w kasie miasta z pożytkiem dla mieszkańców i że pomogły środki europejskie. I od tego chcę zacząć, ponieważ przed nami też dobra perspektywa dla samego miasta, ale też i całego województwa opolskiego. Dosłownie zdarzyło się to wczoraj, bo po negocjacjach z Komisją Europejską udało się dojść do kompromisu i odblokować środki na politykę spójności i Krajowy Plan Odbudowy. Polityka spójności, można powiedzieć, składająca się z wielu komponentów, ale myślę, że akurat województwo opolskie i samo Opole dobrze wie, co to polityka spójności, bo wielokrotnie z niej korzystała i te projekty infrastrukturalne w mieście dotyczące mobilności czy też zakupu taboru chociażby autobusowego, to też w dużej mierze środki europejskie, czy to z programów krajowych, czy też z programów regionalnych. W najbliższej perspektywie powiększamy tę pulę, bo będzie to 76 miliardów euro z polityki spójności i 60 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. W kwietniu zostaną wypłacone pieniądze, ruszą projekty, programy, nabory i myślę, że w kontekście zielonej energii, ale też potrzeb edukacyjnych, na przykład budowy żłobków, czy też no, wielu innych komponentów, które składają się na właśnie politykę spójności, Krajowy Plan Odbudowy, które wydawałoby się, że są różnymi dokumentami, a jednak bardzo kompatybilnymi, bo pozwalają nie tylko budować, ale też inwestować przede wszystkim pieniądze dla mieszkańców. I województwo opolskie, myślę, że nie tylko na tej przestrzeni ostatnich perspektyw finansowych, bo proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o programy krajowe i regionalne, do województwa opolskiego wpłynęło ponad 8 miliardów euro. Ponad 2000 umów zrealizowanych w różnego rodzaju obszarach, czy to edukacji, czy cyfryzacji, czy też kwestii związanych z rolnictwem w tym wymiarze samorządowym. Jednak te dwa lata pokazały, że czas się kurczy, a jeżeli na poziomie unijnym nie zostanie wydłużony, no to niestety część środków, szczególnie z tej części pożyczkowej, może zostać bezpowrotnie utracona. Dlatego zakasujemy rękawy, pracujemy i we współpracy z samorządami chcemy generować dobre projekty, które no, przysłużą się mieszkańcom. Jeśli chodzi o politykę spójności, tutaj jesteśmy w trochę lepszej sytuacji, bo czas wydatkowania jest dłuższy. Perspektywa jest do 2027 roku, ale biorąc pod uwagę zasadę N+2, czyli rozliczanie, wydatkowanie tych środków, to jest rok nawet 2029, czyli można powiedzieć, zbiegający się z końcem kolejnej kadencji samorządowej. Myślę, że to też jest ważny aspekt, bo pozwoli nie tylko planować, ale realizować odpowiednie projekty w przyszłości. Więc jeżeli udałoby się wydłużyć również realizację programu tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, myślę, że pozwoliłoby to nam nie tylko w przyszłej kadencji wszystkie projekty, które sobie założymy, również jako samorządowcy, doprowadzić do końca, ale też pokazać komplementarność obu instrumentów, zarówno polityki spójności, jak i Krajowego Planu Odbudowy. Także myślę, że to jest dobry czas dla Polski, dobry czas dla Opola i województwa opolskiego. Jestem przekonany, że przed nami wiele fantastycznych projektów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest otwarte na współpracę, bo to są programy też przecież transgraniczne, no dzisiaj z partnerami czeskimi. Jeśli chodzi o zoo, o wodny świat, część inwestycji po stronie czeskiej, część po stronie polskiej. Myślę, że to też jest ważne dla partnerstwa, dla budowania tutaj też tego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W tych projektach są nie tylko inwestycje samorządowe, czy też te, które planuje rząd, ale właśnie przewidziane też dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych i wszystkich tych, którzy są środkami europejskimi
zainteresowani. Jeśli chodzi o wydłużenie terminu KPO, to na ten moment niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o rewizję samego programu, no to to już się dzieje, bo to jest potrzebne po to, żeby zrealizować właśnie te wskaźniki i kamienie. Natomiast co do samego wydłużenia terminu, na dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie z prostej przyczyny, bo sama Komisja Europejska się do tego nie ustosunkowała, więc myślę, że te negocjacje przed nami, a żeby to było z korzyścią dla Polski i również dla regionu tutaj opolskiego, no dobrze byłoby ten termin wydłużyć. Te wszystkie działania zmierzają ku temu, by nasze województwo, województwo opolskie rozwijało się. To, co było zapowiadane w kampanii wyborczej, czyli w przypadku Opola i całej tutaj okolicy Opola, czyli rozwój dróg, rozwój usług społecznych, rozwój samorządności, przeprawa mostowa, to wszystko się dzieje. Czy z kolegą ministrem, czy z kolegą prezydentem Opola, jak również innymi samorządowcami podejmujemy szereg działań, żeby nasze województwo rozwijało się jak najlepiej, by środki nie tylko unijne, ale środki rządowe trafiały na te do tego naszego województwa, ale były one rozdysponowane w sposób transparentny, w sposób mądry i odpowiedzialny, żeby nie powtarzały się sytuacje jak sprzed 8 ostatnich lat, kiedy dziesięciokrotność środków trafiało do określonych samorządów, a inne samorządy zostawały same sobie, bo z klucza politycznego te środki były rozdysponowywane. Takiej polityce mówimy stop. Tak być dalej nie może, dlatego też kolega minister jest tutaj. Chcieliśmy przekazać mu najważniejsze potrzeby województwa, miasta i samorządów.